Bracia i siostry, gromadzimy się na mszy świętej, dziękczynnej, w intencji miasta i gminy Dobre. Prosimy, aby wszystkim mieszkańcom naszego miasta na Mazowszu żyło się dobrze i dostatnie. Aby każdy z nas, kto tutaj przebywa i tworzy tę historię współczesną, był świadom, że tworzy to miejsce, to miasto, a także przyczynia się do jego rozwoju i rozwoju gminy Dobre. Dziś Dobre chwali się tym wszystkim, co ma najlepsze. Po pierwsze mieszkańcami, po drugie ich talentami, no i po trzecie sąsiadami. Dla Państwa tradycja, teraźniejszość i przyszłość zostaną dziś skutecznie zmieszane. Pewnie nie jedna łza wokół się zakręci, jednym w wyniku wzruszenia, innym w wyniku być może nostalgii, sentymentu, a jeszcze innym być może tylko i wyłącznie ze śmiechu. Ten moment jest dla nas wyjątkowy, a dla mnie osobiście pełnienie funkcji burmistrza jest ogromnym zaszczytem. Status miasta nie tylko otwiera przed nami nowe perspektywy, ale również niesie za sobą wielką odpowiedzialność. Jest to nie tylko prestiżowy tytuł, ale również klucz do korzystania z funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów miejskich i wiejskich. Niech Dobre pięknieje, jeszcze bardziej niech się rozwija zgodnie z Państwa marzeniami, oczekiwaniami i planami. Życzę kolejnych wspaniałych inwestycji, tak jak te w ostatnich latach, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący. Niech żyje Dobre!